witam Państwa bardzo pięknie na kolejnym salonie literacko-muzycznym w Nowochódzkim Centrum Kultury. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, dzisiaj wybitnym gościem jest Adam Ziemianin. Witamy pięknie. Witam serdecznie. Cieszę się bardzo. Adam Ziemianin przygotował na dzisiejszy wieczór wiersze z trzech tomików: Przymierzanie peruki, Co za szczęście i zupełnie nowego tomiku, który jest w przygotowaniu, więc można powiedzieć, że będzie dzisiaj czytał z maszynopisu Wilcze podniebienie. Zacznijmy wiosennie. To będzie wiosna z moich stron, nie z Muszyny, ale z Podrzewiestowem. A wiersz dedykowałem nieżyjącej już mojej polonistce, pani Petroneli Gawlikowej. Jaskółka zaczyna wiosnę, mioda się między niebem a ziemią, skrzydłem swym, niczym wiosłem, pomaga mieszać zieleń Panu Bogu. Mieni się w oczach, bo lot swój zniża, to podnosi, kaczeńce całkiem w dole, zupełnie żółte z zazdrości. I my oniemiali w zachwycie, tak jak każdej wiosny, stoimy przed wielką tajemnicą, jak na początku ludzkości. Rozważnie w Mińsku Mazowieckim wiersz dedykowany Basi i Jackowi Glejfom. Odwiedziłem ich tam, a Jacek, jak Państwu wiadomo, to kiedyś salon niezależny, teraz tam się wybudował i żyje mu się jak u Pana Boga za piecem. Kto pisze ten scenariusz i czemu w tak dziwnym języku? Ciekawe, czy ręce zaciera, kiedy uda się nas zaskoczyć? Wróciłem od Klejfów, u nich miasto pod wodą, z Pałacem Kultury płacze do rękawa. A teraz czwarta nad ranem, pokój hotelowy w Mińsku, na szczęście mazowieckim. Jest cicho, szaro i chłodno. Sen płytki, metraż, wcześniej kronika filmowa w kinie objazdowym ze zbyt krótką kołdrą. A mi most pijanego aktora z wodą po kostki, gdy skoczysz w fale, karku skręcić nie zdołasz. Ci, których już nie ma, chodzą pod oknami, teraz pewnie wiedzą, kim naprawdę są, lecz ani pary z gęby w naszą stronę. Moją pasją były takie podróże, nie tylko tak zwane koncertowe, ale również te, które sam sobie gdzieś tam wymyślałem. Nosiło mnie zawsze gdzieś po świecie, a teraz właśnie postanowiłem to w tym tomie, który się ma ukazać, pomieścić w jakiś sposób. Są to zapisy wspomnień, spotkań, jakichś ciekawych refleksji. Myślę, że można by to nazwać jakiś taki dziennik podróży, często z przymrużeniem oka. Jak Państwo już mieli okazję słyszeć niektóre z tych wierszy, często też bardzo tak z pewną refleksją, która no jednak w jakiś sposób to życie sumuje nie do, i te wartości w jakiś sposób zapisywałem i bronię w tych nowych wierszach. Myślę, że Wilcze podniebienie już jest takim wyzwoleniem się i powrotem z jednej strony ziemianina do tego, co robił dawniej, ale takiego może ostrzejszego spojrzenia na rzeczywistość, na Polskę i na świat. Właśnie te nowe wiersze, które jakiś czas temu otrzymałam od Ciebie, oczywiście nie całą książkę, tylko parę wybranych wierszy, to one mają taki właśnie ostrzejszy wyraz, o czym powiedziałeś przed chwilą, i trochę są innym już chyba ziemianinem, prawda?
To no, na pewno ostrzej patrzysz i też właśnie na tą, na małe miasteczko, na sytuacje różne w tych miasteczkach, na stosunki międzyludzkie. One są również opisane z tą twoją taką ironią, ale ta ironia jest bardziej gorzka niż dobrotliwa, bo taka chyba była wcześniej w tych twoich wcześniejszych książkach. Tak, zgadza się. Bardziej byłeś, chciałam tu powiedzieć, bardziej byłeś poetą z krainy łagodności. Teraz też jesteś, ale jednak ten smutek i ta gorzka ironia w tych kolejnych książkach od przymierzania peruki jest widoczna. Tak, na pewno to jest słuszna uwaga. Mnie trochę trudno mówić o tym, bo jeszcze nie mam do tego dystansu takiego zbytniego, tym bardziej, że te wiersze, że tak powiem, czytam niekiedy po raz pierwszy tutaj. Pierwszy wiersz z Witczego Podniebienia to jest nokturnowo z mewą w tle w pociągu do Werony, a może do Sieny. Tymczasowości tyle po wielu kieszeniach, a dwoje zagubieńców stuka po omacku laską i szuka się w świecie w rytmie ciuciubabki. Czesław Niemen sączy się pod papugami, zamyślony z Norwidem rozmawia, a może to spowiedź? Zagubieńcy na razie zupełnie na dwóch biegunach i na zwiewnych bibułkach papierosów mewa. Piszą listy w nieznane, sympatycznym atramentem, choć ona, jak to kobieta, jest bardziej w tonacji z filtrem, ale są sobie pisani. Grypsy ich młodości już palą do siebie, mosty zwodzone kuszą jak młodzieńcze papierosy. A jeszcze kruszyna chleba pod wczorajszą gazetą i Norwid dalej się słania, jakby wczoraj ukradkiem czytał fortepian Chopina dla późnego wnuka albo jechał do Werony, bo tam łza w groby przecieka. Zagęszczaj świat, choć on i bez tego gęsty od tajemnic, i pytaj o szczegóły, bo każda odpowiedź jest bramą do wieczności. Kałużowo w Nowej Rudzie, też z wypraw, między innymi z Leszkiem Kluczyńskim. A kiedy nogi przestaną cię nosić, choć dochodzenia były stworzone, dalej wędruj choćby wśród myśli, żeby dojść na chwilę do siebie, przynajmniej w wyobraźni, bo to też jest jakieś wyjście z kłopotliwej sytuacji. I nie szukaj dziury w całym, tylko pytania stawiaj, takie jak dziecko, gdy siebie zobaczy w odbiciu kałuży. Zadawanie pytań, jak mówił pan H., jest przede wszystkim pobożnością myślenia. A ty przecież wciąż szurasz pantoflami po świata parkiecie. Bardziej optymistyczny jest rybim okiem. Kochajcie czasem poetę, on jest rybim okiem, śladem po locie motyla i wężową łuską między ziołami. Gdy zechce, ognisko rozpali na środku pokoju i firanki z ogniem tańczą w porywach miłości. Najczęściej jednak bywa pasażerem smutnego tramwaju i bez biletu nawet ulgowego patrzy ludziom w oczy. Tam zapisane są wiersze alfabetem zmarszczek, kreskami uśmiechów, strumykami żyłek podskórnych. Kochajcie czasem poetę, on musi być rybim okiem, białym śladem odrzutowca i zielem dziurawca, gdy już wszystko boli. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę wspólnie z tobą zaprosić na koncert Piotra Dąbrówki. Od utworu, którego na płycie nie ma, bo też nie chciałem, żeby był, bo jest mój, jest osobisty, prywatny taki bardzo. Zapraszam wszystkich, tak się nazywa.
Zapraszam wszystkich, proszę wejść. Drzwi uchylona, więc śmiało, każdy najmniejszy, nawet ludzki cień jest mi potrzebny, by się stało ciało. Czasem myślę, że mam tu swój pokój, cztery krzesła, drzwi i telewizor ustawiony na pogodę. Jest anioł stróż i czasem sny śnią się zupełnie kolorowe. Więc czasem myślę, że samotność i gniew. Dawno się przekonałem, moje życie jak marna świeca, co przygasa pod palca ciężarem. Więc czasem myślę, że czasem mi się wydaje, przez zamknięte drzwi łatwiej stracić wiarę. Czasem myślę, że czasem mi się wydaje, więc drzwi zamykam, może cień pozostanie. Oceanów, w mroku dookolnym, zdany na pastwę losu i kaprys przypadku, tryby dni swoich w trudzie obracam mozolnie jak galernik strącony na samo dno statku. I tylko świeci słabo jak księżyc na fali, jak widmo zgasłej gwiazdy w głuchej atmosferze. Ta myśl jedna, od której serce jak dzwon wali, że jest cel i jest słońce, słońce, w które wierzę. Dokąd płynę w obszarach nieobjętych brzegiem, nieświadomy początku swego ani końca. Za ilu fal upływem, ilu dni szeregiem zakończy się ta podróż straszna i męcząca. I tylko świeci słabo jak księżyc na fali, jak widmo zgasłej gwiazdy w głuchej atmosferze. Ta myśl jedna, od której serce jak dzwon wali, że jest cel i jest słońce, słońce, w które wierzę. Nie ma normy na życie, a na śmierć lekarstwa. Nie wybawi mnie słowo nabite natchnieniem. Rozwali w końcu wszystkie mamidła i ugarstwa. Śmierć, która czyni życie jednym oka mgnieniem.
skronią studzą. Patrzeć w słońce tak trudno jest ludziom. Otul mnie dłonią miła, otul mnie dłonią miła, otul mnie dłonią miła. I powiedz, powiedz kim jestem. Światło w oczy za jasne, światło w oczy nie zasnę. Światło w oczy, spokój i już nic nie ma wokół. I milczymy, milczymy, milczymy. I milczymy, milczymy, milczymy. Niech twe dłonie mnie obejmą, obręczą ciemności i niech mnie osłonią przed złą opatrznością. Otul mnie dłonią miła, otul mnie dłonią miła, otul mnie dłonią miła. I powiedz, powiedz kim jestem. Jonasz Kowna. Dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam za tę pomyłkę na końcu. Taki drukiany zespół w ustach, że nie byłem w stanie myśleć. Źródło Piotra Dąbrówkę w Logu Kamelocie można czasem posłuchać. Adamie, w związku właśnie z naszym gościem śpiewającym, mam pytanie, bo ty masz ogromne doświadczenie związane właśnie z poezją śpiewaną. I powiedz, jak wyglądała współpraca z najpierw Wolną Grupą Bukowiną, a później Starym Dobrym Małżeństwem? Współpraca właśnie literacko-muzyczna, czyli najpierw powstawał wiersz, czy może pisali muzykę i prosili o napisanie wiersza? Jak to było w twoim przypadku? Najpierw jednak był wiersz. Rzadko piszę do muzyki, ale zdarzyło mi się kilka takich sytuacji. I w ogóle powiem szczerze, że zaczynając z poezją, nie liczyłem, że te utwory będą kiedykolwiek śpiewane. W ogóle nie miałem... Właśnie odkrył to Wojtek Belon w moich wierszach, kiedy przyszedł na moje spotkanie któreś tam w Nowym Żaczku. I po tym spotkaniu zaproponował mi wręcz współpracę. Wymienił taki wiersz Wychodzimy z zimy, który zapamiętał i mówi, czy by tego nie można było zaśpiewać u nich tam w Bukowinie. Ja oczywiście przystałem na to jak z wielką radością. No i tak się zaczęło. Właściwie nawet wspólnie wymyśliliśmy taki program Wyjście z zimy od tego mojego wiersza, który był jakby czterema porami roku, między tymi porami, wypełnionymi balladami Bukowiny. Między tymi porami roku pojawił się poeta na scenie. Bałem się tego dosyć wtedy, bo to była działalność estradowa, bardziej aktorska niż nie dziś kameralne spotkanie poetyckie, ale jakoś Wojtek mnie przekonał do tego i pamiętam, że to było, to był taki chrzest znowu jakby bardziej poety estradowego, który gdzieś się pojawiał na tych estradach. Zawsze miałem niepokój, czy przebije się z wierszami przy muzyce, przy balladach Bukowiny, które były, no zawsze ktoś śpiewający ma większe atuty niż ten mówiący wiersze. Śpiewający i grający. I grający, czasem tak. Kilka instrumentów na scenie. Ale w sumie to się na tyle mocno przebiło, że później trudno było sobie wyobrazić niektóre z koncertów, żeby nie było tam też akcentu żywego poety, jak to mówią. Później niestety Bukowina, no właściwie nie, no śmierć Wojtka, powiedzmy szczerze, bo jeszcze był taki epizod, gdzie jeździliśmy już w tak okrojonym składzie, bo
Bukowina była troszkę pogubiona. Wtedy Zajączek był w Stanach, już Czyszyn był w Stanach chyba. I jeździliśmy w takim ensemblu, czyli Wojtek Belon, i to się nazywało Gitarą i Piórem. Wojtek Belon, drugi gitarzysta na zmianę, albo z tyłu, albo Chnatowicz, albo Korzystka. No i ja jako poeta, i to też miało ręce i nogi, że tak powiem, też się przyjęło jakoś sympatycznie. No ale śmierć Wojtka, którą bardzo mocno przeżyłem, zawiesiła na kołku tego typu udzielanie się jako poety mówiącego z estrady wiersze. Ale jakoś tak po latach przywędrowali do mnie młodzi ludzie, i to był zespół SDM-u, Stare Dobre Małżeństwo, i zaprosili mnie na swój koncert do Rotundy przy okazji Festiwalu Piosenki Studenckiej, gdzie byli gośćmi. I bardzo mi przypadły te ich propozycje do gustu. No i tak się zaczęła współpraca z SDM-em, która trwała bardzo długo. Ponad 15 lat. Tak. Myślę, że są i teraz jeszcze takie młodsze zespoły, które gdzieś tam trafiają po te moje wiersze. Nigdy nie spodziewałem się, że ta poezja może być też tak wykorzystywana poprzez pisanie do jej muzyki, śpiewanie. Właśnie to odkrył to we mnie chyba Wojtek Belon, co by tu dużo nie mówić. Teraz są też i młodsze zespoły, które sięgają. W każdym razie jest to drugie skrzydło mojej twórczości, działalności. Taki zespół Sami o Sobie. Teraz, jeżeli można mówić o tym młodszym pokoleniu, a to Bohema, a to inni artyści, może... Bo jeszcze nie wymieniliśmy nie Jacka Wójcickiego, czy Elżbietę Adamiak, którzy śpiewają. Także Agnieszka Zawilińska, Rosner, tak. Dziękuję pięknie Adamowi Ziemianinowi. Dziękuję bardzo. Jacek i Jarosławowi Hamidowi, żeby chcą akompaniować. Dziękujemy bardzo się cieszymy, że ten prawie upalny dzień tylu Państwa przybyło, i to w środku tygodnia, na poezję, więc jednak bądźmy dobre myśli, poezja nie zaginie nigdy, mimo że na pewno jest sztuką, która troszkę mniej pobudza, ale tutaj jest zaprzeczenie. Cieszę się bardzo i dziękuję Wam serdecznie również, i dziękuję Państwu za udział też w tym wieczorze. Dziękuję. Panie Tomyłku, dziękujemy za piękne wiersze i kolejne.